Wiecie, co nas dzisiaj czeka? Przyszła paczka z Polski. Hej wszystkim, tu Pyra w Korei. Nie będę robić przydługiego wstępu. Przyszła paczka z Polski, tym razem od Igi, od mojej graficzki, która, jeżeli pamiętacie, robiła dla mnie grafiki i składała mojego e-booka kulinarnego i teraz będzie składać też i pracować przy e-booku, nad którym ja pracuję, czyli Przewodnik po Seulu. I tak się umówiłyśmy, że będziemy się wymieniać paczkami. Ja będę jej wysłać z Korei, ona mi będzie wysłać z Polski. I teraz nadarzyła się okazja tutaj wielkanocna, co widać już na samej paczce, którą Iga pięknie przyozdobiła. Ja moich paczek tak nie przyozdabiam i zawsze jest mi przykro, ale wkładam serce w to, co wkładam w paczkę, więc to też się liczy. Oczywiście paczka była tak pancernie zapakowana, że jak odpakowałam folię, w której była, to nie obyło się bez ofiar i mam teraz palec w plastrze, więc tym się nie przejmujcie. Otwieramy i patrzymy, co tam dostałam w paczce z Polski, czego nie ma w Korei, na co bardzo czekałam. Zaraz się dowiecie. Co to? Jaka piękna kartka! Z rekinami, ponieważ Iga uwielbia rekiny. Mały rekinek. Tu jest coś od mamy Igi. Jeżeli kojarzycie z paczki świątecznej, co było od mamy Igi. O, ja nie chcę tutaj psuć tej naklejki, taka fajna jest. To były bardzo piękne serwetki. Boję się otwierać tą taśmę. Zaatakowała już dwa razy. Jak dużo! Popatrzcie. No takich pięknych wzorów i tak pięknych serwetek to tu na pewno w Korei nie ma. Położymy tak, gdzie widać. O. Kurczaczki, kwiatuszki, jest bardzo, bardzo świątecznie. Co to jest tutaj za kształt? Czy to jest jakiś człowieczek? Chyba tak. Grzyb, nie, grzyb to chyba nie jest, to jest chyba jakiś człowieczek. Tym razem naprawdę dostaliśmy ogromne ilości serwetek. Popatrzcie, jakie piękne. No zobaczcie te szczegóły, jakie to jest wszystko starannie wykonane i pięknie. Bardzo, bardzo dziękujemy. Na pewno się przyda. Mama Igi pisała, że możemy rozdać, więc być może jeszcze podaruję teściom. Tu jest coś napisane dla Tedzina, więc na razie ja to zostawię i Tedzin sobie otworzy paczkę później. Mówiłam, że jesteśmy na diecie, więc same dietetyczne rzeczy, chociaż nie do końca, ojej, nie jest, zobaczcie, bardzo dietetyczne rzeczy. Dobra kaloria, chrupiący orzech, kokosowy, nerkowce kokos i a la tarta malinowa. Zero dodatku cukru. Pewnie kojarzycie to, bo ja słyszałam o tej dobrej kalorii. Także jestem bardzo też ciekawa, jak to smakuje. I chrupki z soczewicy. Okej, tego nie słyszałam. O chrupkach z soczewicy nie słyszałam. Bez dodatku glutaminianu sodu z olejem słonecznikowym, mniej tłuszczu. Można spróbować, zwłaszcza, że to jest smak paprykowy, którego nie ma w Korei. Oven baked krakersy wielozbożowe. To są bardzo fajne w ogóle krakersy. Ostatnim razem też mi Iga to wysyłała. To jest bardzo, bardzo dobre. I też jakieś chipsiki. To są jakieś chipsiki z... Ach, ryżowe. Z hummusem. Coś, o co prosiłam, czyli prosiłam Igę, żeby mi wysłała trochę El Greya w torebkach. Bo tu w Korei są strasznie drogie te El Greye, także tutaj mi wysłała Dilmę i tutaj mam jakiegoś Sir Adalberta ze słoniem. My spożywamy bardzo dużo El Greya właśnie w torebkach, więc to na pewno u nas schodzi i też poprosiłam o Dilma karmelowe, to jest właściwie moja ulubiona chyba herbata smakowa. I jak ja sprawdzałam w ogóle cenę El Greya w Korei, a cenę w El Greya w Polsce, przynajmniej jedną markę, którą sprawdzałam, to było 3 razy drożej w Korei. 3 razy drożej. Więc opłaca się nawet, jak jest przy okazji paczka wysyłana, żeby wysyłać El Greya. A, tutaj mi obiecała Iga, żebym spróbowała płatki drożdżowe. To jest opcja wegańska, że tak powiem. Wiem, że osoby, które gotują wegańsko, dodają
właśnie płatków drożdżowych, żeby nadać trochę takiego syrowego posmaku. Ja tego nigdy nie próbowałam. W ogóle właśnie te płatki drożdżowe Sochi jadła kiedyś, jak ona była jeszcze na surowym mięsie, to musiała mieć dodawane właśnie płatki drożdżowe. To Sochi jadła, a nie ja. A teraz jest kolej na mnie, ja będę próbowała płatków drożdżowych. O, więcej karmelowej. Czekaj. Jaka jest różnica między tą a tą? Dilma karmelowa. I to też jest Dilma karmelowa. Ta jest 20, to jest dziwny. Ale obie to dilmy karmelowe. To jest najwspanialsza. To jest najwspanialsza, najwspanialsza. Herbata. Ojeju! Dziewczyno, ile tu jest rzeczy! Iga, czy ty zwariowałaś? Następnym razem robię ci większą paczkę. Będzie zemsta. Spróbujemy dobrej kalorii a la sernik waniliowy. Czy faktycznie smakuje sernik? Słuchajcie, to jest wegańskie. Wygląda... No nie wygląda jak sernik. No nie powiedziałabym, że to smakuje sernikiem, ale nie jest złe. Nie przypomina mi do końca sernika. Ale do kawusi wchodzi dobrze. Dziewczyno, ja powiedziałam, że poproszę kostkę rosołową, bo lubię polskie kostki rosołowe. Tu w Korei kostka rosołowa jest w płynie. Chicken stock jest w płynie. A ja lubię w kostce. Tu mamy co? Nora skóry, wołowy. Także chyba nie zabraknie mi przez dłuższy czas, bo widzę teraz cały zapas mi tutaj wysłała Iga, bo mamy i warzywny, i drobiowy, i wołowy, i kostka mięsna. Co to jest kostka mięsna? Wszystko z winiary tutaj. Co to jest kostka mięsna? Esencjonalny bulion. Dobra. Co tu dalej mamy? Jakieś woreczki z czymś. O, owsianki. O, takie owsianki na szybko. Powiem wam, że ja się cieszę, bo ja sobie sama owsianki robię. Tu jest owsianka, truskawka, wanilia. Tu jest jabłko, cynamon. O, to jest taka najbardziej tradycyjne połączenie. Jabłko, cynamon. Czekolada, banan i malina, miód. Super. Ja sobie sama lubię owsianki robić, więc takie jak na szybko mogę sobie zrobić, to już w ogóle jest super, bo oszczędność czasu, bo to jest tak, że częściowo ta paczka to jest jakby moje prośby, a częściowo tutaj jest inwencja i pomysły właśnie Igi. I tutaj są prośby moich, to są do sałatek różne sosy. Wiecie, w Polsce dużo jest takich sosów sałatkowych i tak tutaj mamy czosnkowy na przykład. Czosnkowego tu widzę, mam kilka nawet. Potem jest włoski, paprykowo-ziołowy, nawet dwa, i grecki. I to są, to jest super sprawa w ogóle, bo naprawdę w Korei jakoś tych sosów jest mało do sałatek. Jak już, to oni używają tego takiego balsamicznego sosu, którego ja bardzo, bardzo nie lubię. On mi w ogóle smak sałatki potrafi popsuć masakrycznie, więc ja w ogóle nie lubię tego sosu. Okej, okay. Tu też z prośbą, jedna prośba to było moje, czyli prosiłam o paprykę wędzoną słodką. I co tu mamy? Jakieś danie jednogarnkowe. Ach, karkówka. Karkówka, garnek chłopski to zawsze u mnie. I kotleciki schabowe w sosie z zielonym pieprzem. Okej. Okay. To są te takie dania, w których jest rękaw do niego, do piekarnika. Ja mam piekarnik, mimo że mieszkam w Korei. Posiadanie piekarnika. Zresztą co ja wam mówię? Wy w Polsce wszyscy macie piekarnik, nie? No, chyba że mieszkacie w jakiejś kawalerce i macie tylko mikrofalówkę, to takie słodycze typowo na Wielkanoc, chciałam powiedzieć. Uwaga, jest czekolada, gorzka z malinami i wafelkami wedle. W ogóle w Korei jest bardzo mało nadziewanych czekolad, więc takie nadziewane czekolady, jakieś różne takie fikuśne smaki, to zawsze przywożę właśnie z Polski. Ugryzę sobie jeszcze dobrej kalorii. To jest smak mojej młodości w ogóle. Jak byłam dzieckiem, to te Welters Originals były w takich słupkach, nie wiem jak to nazwać. I zawsze się to jadło, dostawało się w prezencie. Nie widziałam tego na oczy naprawdę wiele, wiele lat. W ogóle chciałam zauważyć, jakie fikuśne torebki strunowe. Nie wiem, czy tu widać, że mają obrazki, ale są przesłodkie w ogóle. Dostałam kisiel, kisiel rozgrzewający, błyskawiczny, o smakach różnych, czekajcie, jabłko, gruszka, cynamon, śliwki, gruszki, goździk, ojej, i tiramisu, i można dodać biszkopciki. Biszkopcików ja mam, ale to se zjem po prostu o tak, jak se zaleje. I co? Kto mi zabroni? Nikt mi nie zabroni. Suszone drożdże instant,
ponieważ narzekałam na to, że w Korei mi drożdże nie wychodzą, koreańskie drożdże. I galaretka przeźroczysta bez cukru o smaku owoców leśnych. Co? Przeźroczysta o smaku owoców leśnych. Ale śmiesznie. To też jest jedna z moich próśb zawsze, bo cukier wanilinowy mi się skończył. Także dostałam cukier wanilinowy. Przyda mi się do moich owsianek i omletów. A tutaj cukier o smaku migdałowym. Cukier z prawdziwą wanilią z nutką kardamonu. Jejku, jak ja już o coś jedno poproszę, to dostaję milion rodzajów. Czegoś takiego nie widziałam. Bardzo się cieszę, że coś takiego istnieje. Cukier z skórką pomarańczową i cukier z prawdziwą wanilią bourbon. Każdy rodzaj cukru, jaki był smakowy, dostałam chyba. I tutaj są chyba budynie. Tu jest taki temat. Czekobudyń czekoladowy, waniliowy. Czekoladowy z chili, okej. Marcepanowym. To też jest dosyć ciekawe. O smaku kremu orzechowego. O, to będzie dobre. To sobie chyba chcę zrobić w ogóle, bo to będzie trochę nutellą pewnie dawało. Miodowym. Wiecie co? Mi się kojarzą te smaki wszystkie cukrów, budyniów i tak dalej. W Polsce mamy dużo smaków budyniów i kiśli i tego typu rzeczy, a w Korei mamy maseczki. Tak jak sobie możecie wymyślić jakikolwiek zapach czy tam smak, no nie smak, ale w każdym razie rodzaj maseczki na twarz, tak właśnie w Korei on będzie, a w Polsce mamy budynie. Budyń o smaku cynamonowym, dyniowo-piernikowym. Do Witona. To jest chyba coś do mojej torebki. Skarpetki? Skarpetki to chyba nie do Witona. Ojej! Nie! Patrzcie, jaka kosmetyczka. Kosmetyczka, może być też torebeczka. Ogólnie rzecz biorąc, torba z Hogwartu. Jaka piękna, to będzie faktycznie do Witona. Niech sobie tu będzie. I tu są jakieś skarpetki i też są z Harry'ego Pottera skarpetki. Czekajcie, to ja je otworzę tutaj. Takie zwykłe. Te z Hedwigą i te z błyskawicą. Tu mam coś dla teściów. Dla teściowej. To zobaczymy za chwilę, bo Iga powiedziała, że mogę otworzyć dla teściów paczki, a to za chwilkę. Chociaż nie wiem, czy ja chcę im tak ładnie mają zapakowane. Iga, czy ty się obrazisz, jak ja nie otworzę i tylko im dam? Ja bym wolała im dać, bo jest tak ładnie zapakowane. Naturalne piękno. Jakie naturalne piękno na mnie czeka w tej paczce. O, to jest to, co mi tak pachniało. Jope, bardzo lubię tę firmę. Gładkie stopy, naturalny balsam naprawczy do stóp, regeneruje suchą skórę. To coś dla Tedzina, bo on ma stopy bardzo zepsute od czasów wojska, słuchajcie jeszcze. Więc balsam do stóp to dla Tedzina pójdzie. Ja z Jope używam odżywek do włosów. Bardzo, bardzo lubię i polecam. Naturalny krem do rąk, mandarynka. Bardzo ładnie pachnie już z opakowania, czuję. Regenerująca kuracja do ust. Jakie słodkie maleństwo. Dobra kaloria. Czekaj, bo ty mi tej dużo tej dobrej kalorii mi tutaj chyba zapakowałaś. Iga się przejęła, że jesteśmy na diecie i dobrej kalorii nam powsadzała tutaj, żebyśmy nie z głodu chyba nie umarli. Jo, latte waniliowe, piernik korzenny, tarta malinowa. W ogóle jak to jest wszystko pięknie zapakowane, słuchajcie, w te piękne papiery i mam tą radość taką, że mogę zrobić coś takiego teraz, nie? Czyli wiecie, tak jak powiedział Tedzin, że tak się odpakowuje prezenty. W ten sposób. I to daje taką satysfakcję, fakt. O, tu mamy smaki sernik waniliowy, muffinki jagodowe i szarlotka z cynamonem. Bardzo fajne smaki. Ojeju, ciasteczka fit zbożowe, kakaowe, bez dodatku cukru. Iga się naprawdę dietą przejęła. Że coś jest bez dodatku cukru nie oznacza, że ma mało kalorii, niestety. W Korei ciastka są bardzo podobne wszystkie w smaku. To niestety jest fakt smutny. Aha, bo mówiłam o kaszach różnych, że w Korei nie wszystkie kasze są. Niektóre są. Niektóre są. Jaglana. Jaglana jest. Ojeju, kaszotto, dynia i z dynią i jarmużem. To jest całe danie chyba tutaj. Tutaj, a tu jest kasza gryczana biała z dynią, szpinakiem i słonecznikiem. Z tyłu widzę, że są różne sposoby na przygotowanie. Jest według babci, według wnuka i rady babci Zosi. To lepiej zrobić według babci czy według wnuka. A okej, wnuk to się jeszcze tutaj mikrofalówką posłużył, to będziemy robić jak babcia. Kasza pęczak z kurkami, cebulką i natką pietruszki. Tutaj też jest według wnuka i według babci przepis. To są w ogóle dania babci Zosi.
Moja babcia tak miała na imię. Jak ja byłam w Polsce, to próbowałam właśnie tego typu dań i mi bardzo smakowały. A tutaj jest borowikowa z łazankami. Jo! To jest tylko dla jednej osoby pewnie danie, co? Na 1 litr zupy. Nie, no to pewnie będzie na 2 osoby, co? Jej! Zostały w większości już teraz tylko popakowane rzeczy. Prawie że. No nie mogłoby zabraknąć dezodorantów w kulce. Właśnie mi się kończyły, więc Iga... Czytasz mi w myślach. Dostałam od AA, Ziaje, Rexone i Nike. W Korei najczęściej można dostać Nivea. I to jest tyle, jeżeli chodzi o wybór. Ostatnio widziałam chyba coś z Dove i to byłoby na tyle. Tu jest więcej rzeczy. Zrobiła się cwana, widzę Iga, i włożyła wszystko do pudełka. I było pancernie zapakowane i bezpieczne i nic się z tym nie działo. A tu są różne ciekawe rzeczy. To trzeba to zobaczyć, co tutaj jest. Tu widzę, że jest Tetris naprawdę uprawiany. Oczywiście, pasta warzywna meksykańska. Już teraz nie robimy pasztetów jakichś takich, wiecie, mięsnych, żeby tutaj się nie bawić w takie rzeczy. Ale różne pasty do smarowania ja zawsze chętnie przyjmę. Pasta warzywna, pomidory, wędzona papryka. To u nas schodzi non-stop, jak tylko mamy. Humus z suszonymi pomidorami. Też dobrze wchodzi humusik. W Korei humus jest, bo kupowałam kiedyś. Kiedyś był bardziej nawet dostępny, bo w moim markecie był. Ale niestety od jakiegoś czasu jest bardzo niedostępny, więc musiałam przerwać jedzenie mojego ukochanego humusu. Pasztet z papryką sojowy. Jak mówiłam, bezmięsne rzeczy tutaj. Crispy pieczywo chrupkie orkiszowe ze słonecznikiem, sezamem i siemieniem. Żebym miała... Co tą pastą posmarować, to tutaj jakieś chlebki. Tu coś do picia. O, czekotupka jakaś. Antybaton. Kakao, kokos bez dodatku cukru. Cookie. Nie wiem, co to jest. Jakaś czekolada do picia. Mus owocowo-warzywny o smaku... Co? Mus owocowo-warzywny o smaku kokosowo-czekoladowym z dodatkiem kakao. Wiecie co? Ja muszę tylko spróbować jedno z tych... Ale śmieszne. To smakuje jak czekolada taka pomarańczowa, kojarzycie. Ale jest taki posmak czegoś, że właśnie jakieś, jakbym czuła, piła jakiegoś kubusia takiego dla dzieci. Muszę dać Cezinowi spróbować. Łe, ma się co? Mamy dzisiaj. Ta dunej marzeniem, czekoladę zaczął, bo an sokosumy jukies. A, kre. Dwie. Pestki dyni w belgijskiej czekoladzie prażone, solone. Okej. Okay. Aromat naturalny waniliowy, ekstrakt kawowy. Okej. Okay. Jaki słodki! Patrzcie na tego, jeszcze w ogóle ma uszy. Bo to od zajączka, tak? Czekoladki. O nie! Są kurczaczki, baranki i zajączki. Co? Zakwaska do twarogu, zrób twarog w domu dla dzieci i dorosłych. Co będę potrzebować? Przepraszam, czy mogę? Składniki maltodeksyny. Okej. Okay. Do ciepłego mleka dodaj zakwaskę i wymieszaj. Zawij naczynie na przykład w koc, pozostaw na 6-8 godzin. Dobra, będziemy robić, słuchajcie, twaróg. To jest dopiero hit. Ja wiem, że na przykład można po prostu octu dolać do mleka i czasami się wydzieli takie coś. Organik. A co to jest? Czekaj, co jest napisane. Ekologiczna pasta z suszonych fig i orzechów włoskich. Ekologiczna pasta z suszonych moreli i orzechów laskowych. W sensie, jak tą pastę się używa, przepraszam? Do czego ona? Takie twarde w ogóle, to jest taki medalion, popatrzcie. Tak to wygląda. Iga, jak się to używa, tę pastę? To jest jak dżem trochę? Może tak, może nie. I ja, dziewczyno, więcej paprykowych. Tutaj dla wegan z pieczarkami. Ścierka? Nie. Tak, to są ściereczki. Tu coś widziałam takiego zainspirowane vlogiem. Inspiracja vlogiem. Jest napisane, oprócz tego, że jest oczywiście ziemniaczek. Ach! Szampon, ale w mydle takiej, w kostce. Bardzo lubię używać szampon w kostce. Mam z Lidla. Bodajże kuzynka mi zawsze wysyła z Lidla. A tutaj są z Isany, widzę. Nie, to nie jest z Isany. Jedna jest z Usany, a druga jest jakaś Altera. Ale to są oba rossmanowskie chyba. Ja nie używam jednego szamponu, tylko używam kilku. I używam też kilku odżywek. Jeżeli chcecie wiedzieć po prostu, co ja robię z moimi włosami, to właśnie różnorodność. Różnorodność u mnie się sprawdza. Tradycja musi być, jest napisane. Tradycja musi być. Jaka tradycja musi być?
Dieta dietą, ale tradycja musi być. A akurat nam się skończyły. Także to takie małe będą w sam raz na pocieszenie. Dziękujemy. Ja w ogóle idę, mówiłam. Żadnych pliń z Polonii nie przysyłaj, ale po cichu liczyłam, że przyślę. Dobra, to otwórzmy naturalne piękno jeszcze jedną. Też z Jope. Wow. Szampon do włosów i odżywka do włosów owsiana. Tak! Z Jope owsiana to jest po prostu najlepsza odżywka. A tu jeszcze jest szampon. No moi drodzy, ja jestem ustawiona do końca po prostu. Właśnie mi się skończyła... Okej, okay, ja się wam coś przyznam. Skończyła mi się ostatnio właśnie odżywka Jope ta owsiana. I poprosiłam kuzynkę, żeby mi przysłała Jope o zapachu skoszonej trawy. I słuchajcie, ja nie wiem, czego ja się spodziewałam, ale ja się nie spodziewałam, że ta odżywka będzie naprawdę pachniała skoszoną trawą. I umyłam włosy i mi tak, tak zajeżdżało skoszoną trawą, taką wiecie, po prostu co jest spod kosiarki wyszła centralnie. Ja mówię, ja nie będę w stanie, nie zasnę w ogóle, nie dam rady, po prostu już tak mi pachną te włosy. Ja do tej pory nie mogłam używać tego, za mocny był ten zapach skoszonej trawy, autentyczny zapach. Oddać im muszę, żeby był autentyczny, ale ja nie jestem w stanie po prostu już tak zbyt realistyczny był ten zapach, wiecie? Nie byłam w stanie go przeżyć, więc wolę owsianą Jopę. Tu coś jest od zajączka napisane. No to zobaczmy od zajączka. Co prawda do Wielkanocy mamy jeszcze parę tygodni. Przede wszystkim jest koszyczek wielkanocny, słuchajcie. Z dupką. I tu są różne czekoladki. Jest czekoladki Oreo i jakieś jajeczka. Oreo i jajeczka, bardzo fajnie. To jest tutaj jakby wyjątek od reguły będzie. A tu są światełka wielkanocne. Pisanki i kurczaczki tutaj są. Czekajcie, tu widać. Serwetki, ale takie z wyciętym królikiem. Tu coś dla Pyry jest napisane. Koszula w pieski. Jaka piękna. Nie wierzę. No po prostu nie wierzę. I pieski jak pieski, ale tutaj są korgisie w ogóle. Nie wiem, tu widać korgisia? Tak, jest korgiś. A to jest radość pisania. Ja mam taką samą koszulkę. Mam tę samą koszulkę białą, także teraz będę miała czarną. To była koszulka, która mi się z tej kolekcji Wisławy Szymborskiej bardzo, bardzo podobała w Medicine. I jak byłam właśnie w Polsce ostatnio, to kupiłam sobie taką samą, tylko że białą. Dziękuję. Dziękuję, naprawdę dziękuję. Tu jest coś dla Tedzina, to znowu Tedzin będzie sobie musiał otworzyć. Na chwilę tęsknoty coś. Co może pomóc w chwilach tęsknoty? Zobaczmy. Czekolada Poznań. Gdzie ty ją dorwałaś w ogóle? Bo my ją dorwaliśmy, jak byliśmy z Tedzinem w Poznaniu dawno, dawno temu i one w ogóle były bardzo trudno dostępne w Poznaniu. A to gdzie ty je dorwałaś? Iga jest z Wrocławia w ogóle. Kawa drobno mielona o smaku wafelka w czekoladze. Bardzo dobre, polecam. I tu została jeszcze jedna rzecz, poza tym co Tedzin. Jakby tutaj zostało Tedzinowi, więc już tu mogę jakby paczkę wziąć. I ta ostatnia paczka jest też dla mnie, bo to są książki. Więc ojejku, jakie wielkie te książki. Okej. Dostałam dwie książki polskiej autorki, to są dwie części, ale nie wiedziałam, że one są takie grube. Mgła oraz Burza. Mgła to jest pierwsza część, Burza to jest druga. One się dzieją, z tego co pamiętam, we Wrocławiu, więc się Iga właśnie ucieszyła, że wrocławskie książki sobie wybrałam. Chciałam powiedzieć, że bardzo pod kolor bluzy, którą mam na sobie. I jaka ładna. Japońskiej mangi co nie czyta, bo to się czyta jeszcze w ogóle od tyłu jakby, nie? Nasze wspólne lato. Jaka ładna. Podejrzewam, że zacznę czytać tę książkę od razu, bo właśnie ostatnio miałam przestój książkowy i jestem bardzo, bardzo ciekawa. To jest chyba jakiś kryminał w ogóle. Tak, detektyw wrocławskiej policji. W ogóle chcę czytać trochę więcej polskich książek. Cały czas czytam Chłopki, które dostałam na gwiazdkę, ale wiecie, jak się czyta taką ciężką książkę, bo ona jest dosyć ciężka i traktuje o ciężkich rzeczach właściwie. Więc mi to idzie powoli, a to są tutaj takie lżejsze rzeczy, widzę, więc o, jaka w ogóle sympatyczna, urocza paczka. Bardzo ci dziękuję. Jeszcze zostawię was z Tedzinem na koniec.
Polski akcent za tydzień. Ty rzeczy na kim idzie? Krogaty. Tadzień. Mnich. A jego polandysania. Tatry. Tatry polandysania. Dziękuję. Ogólko? Kazan gołąco. Mm-mm. O, czaja! Aniny! Czoła. El Grey. Pedzin jest uzależniony od El Greya ostatnio. Kiedy ja patrzyłem go pyty, czoła. I go dokończyłem go. I go do El Greya. I go do El Grey. Kumowa, czaj mężkie. A tam z tyłu, to wręcz po wojnie. Zapilone. Mhm. Jeszcze raz Iga, dziękuję Ci bardzo za tę naprawdę piękną, piękną paczkę. Dziękuję Ci mamo Igi i Dario, również za te przepiękne serwetki, które tu mam z tyłu. I mam nadzieję, że Wam wszystkim się podobało tak jak mi. Może macie wśród tych produktów, które pokazywałam, Waszych ulubieńców, albo chcielibyście zarekomendować coś podobnego, albo jakiś inny smak, albo coś, żebym mogła spróbować. Bo wiecie, ja mogę zrobić takie zamówienie na następną paczkę, jak będziemy otwierać na tym kanale. Jaram się bardzo, a ja już zmykam porządkować. Pa, pa!